Cześć, ja jestem Juno i zapraszam na kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Mirror's Edge Catalyst. No cóż, czeka nas coś ciekawego. Dlatego, że spróbuję wreszcie temu podołać. Cholera jasna. Pierwszy wyskok w tym odcinku nieudany, bo już kilka było w poprzednim, ale myślę, że ci, którzy oglądają tę serię mniej więcej systematycznie, tak jak to wrzucam, kojarzą, że troszeczkę mi to nie szło. I teraz wiecie co? Ja naprawdę nie wiem. Fejt! Ach, kurczę. Ja nie wiem, jak ja mam to przejść, tak szczerze mówiąc. To jest problem, ale pochwalę się wam w takim razie czymś innym. Wreszcie dorobiłam się także nowej klawiatury i cichutko mi fajnie klika sobie leciutko, a nie ten, co ten starość, który czasem było słychać na odcinkach. Dobra, ja jeszcze spróbuję takiego czegoś. I dobra, czy to fejt. O, czyżby mi coś się udało? Wow. Znaczy się, że to co? Dobra, tutaj jakaś szklana podłoga jest. Stąd się wybiję i chyba wejdę do środka? Ojej, tu jest tak niebiesko i komiksowo, że aż perspektywy mi tu trochę brakuje. I tak łatwo jest mi się tu chyba... O nie! Zagubić. Fate, czy ty się tego czegoś złapałaś? Tak. Okej, czyli teraz... Tam mi się ten czerwone światełko mi się pali. Dobra, ona na tym próbuje jakoś ustać. Nie zazdroszczę jej. Nie spadaj, nie spadaj. Okej. I czy... Myślałam, że ona się złapie i się rozkuźda. Jejku, błagam, ja nie chcę tego wiatraczka znowu przechodzić. Proszę, tylko nie to. Proszę, gro, bądź łaskawa. Ale mam złe przeczucia. Oj, niepotrzebnie. Dobra, czyli tak, tutaj. W tym odcinku za różowo, że tak powiem, nie będzie. Bo jednak... zaraz. Stąd... Mam, przepraszam... Tam jakoś skoczyć? Przecież ona nie doleci do tego nigdy w życiu. Cholera. Właśnie, o tym mówiłam. Ani w jedną, ani w drugą stronę. To nie wiem, gdzie jeszcze mogę spróbować. Nie wiem, po prostu przejść jakoś po tym. Spróbujemy raz jeszcze. On chyba nic nie ogarnia, prawda? Mam taką nadzieję. Dobra, może polecisz sobie tam? Leć! I jeszcze ze dwóch tu chyba czyha, prawda? Leć na swojego kolegę. A nie, kolega już padł. To świetnie. Tam jeszcze przyjemniaczek chyba myśli, że coś może mi zrobić. Ale prawda jest zupełnie inna. Zobaczcie, jeszcze mam coś zaznaczonego. A tutaj jakiś ważniak biegnie. Ten już
wygląda na mocniejszego. Ja nie wiem, gdzie ja biegnę. Oj, to nie był dobry pomysł. Dobra, chciałabym go przeatakować z wyskoku. Auć. Nie wiem, jak mu się udało mnie złapać. Fate, wiesz co? Biegnij tu, biegnij, dziewczyno. Teraz tak, wejdźmy gdzieś na jakieś biurko może. Tak troszeczkę z wyskoku. Auć! Dobra, na pociąg mam wyskoczyć, rozumiem to. Zeskocz na pociąg, fajny cel. Ciekawe, czy dam radę. O, świetnie. Nie musiałam nawet kalkulować dokładniej. Faith, there's a utility access way up ahead. I'll slow the train down so you can get off. A już myślałam, że będzie sekwencja, powiedzmy, unikania wystających rurek i znaków. Anything on Noah and those records? There is. He's been sent to a place called Kingdom. Nothing on where that is, though. I might have a way to find out. Okay, I'll check up on Isabel Kruger next. Thanks, Plastic. Talk soon. To teraz tylko, nie wiem, czekać cierpliwie, aż się... No, coś stanie? Hello, gro! Dobra, troszeczkę niestety mi się coś tam zcięło i chyba się coś wycięło, ale mam nadzieję, że nie będzie to większym tam problemem. No tak, mamy kolejny cel ustanowiony i miło byłoby pewnie stąd się jeszcze wydostać. Tylko, że nie bardzo wiem, którędy. Może jakoś wzrok powinnam włączyć. To prowadzi mnie to w którąś stronę? Tam. No to dobrze, tyle wiedzieć. Po drabince rzecz jasna. Jejku, Fate, to tylko drabinka. Dlaczego reagujesz aż tak na nie? Bądź jak normalny człowiek i ciesz się, że chociaż raz możesz wejść po drabinie, a nie po ścianie. Chociaż w sumie fajnie chyba byłoby po ścianie biegać. Tak jak jakieś robaki, nie znać grawitacji, co? Dalej tu? No chyba tak. A tak w ogóle, jak już dostałam jakiś punkt postaci, to wiecie co? Warto byłoby chyba... no właśnie, ten podwójny bieg po ścianie kupić. Bo czuję, że on się może przydać. Zobaczcie, już jeden taki moment miałam, że... że właśnie ten podwójny bieg tam by się przydał i się bałam, że tego nie przejdę. Ale tam wykombinowałam niby coś innego, ale po co kombinować, jak można po prostu korzystać z nowych umiejętności Fate. Brakuje mi jeszcze co prawda jakichś ulepszeń jej biegania, bo troszeczkę u niej jestem kiepsko. Cały czas słyszę te jej sapanie w słuchawkach i to wcale fajne nie jest. Tak czasami jak przedobrzą z takim, wiecie, zasapywaniem się postaci, to też nie wychodzi realistycznie jakoś tak. No jednak sprinterzy no nie powinni mieć takich problemów z bieganiem, prawda? O, mała beczce sobie jak gdyby nigdy nic, patrzą na nudny kwadratowy świat. Nie to, co Fate. Fate ma co robić. A my wraz z nią. Żebym się ja jeszcze nie zabiła jakoś głupio. Opsa! Mogę tu aż tak się nie zabić? Okej, okay, na czym się tam przycięłam trochę. Ale to nic strasznego. Teraz tu doskoczą? Nie, pewnie to... O! Wow, udało mi się, dziwne aż.
teraz. Ojej, z budynku na budynek, tak? Czy to tylko jakieś, nie wiem, wyrwa z czymś tam architektoniczna? I chyba widzę już cel na tym takim dużym. Taki duży czerwony pasek. Wydawało mi się przynajmniej, że widziałam. Dobra, więc tu coś pikało znowu. Ale przecież żadnej misji pobocznej nie mam. Chyba, że. A, to te pewnie takie wyścigi jakieś czy coś. No, jak ktoś ze znajomymi sobie w to się bawi, to może to i fajne, ale jak się gra samemu. To jakoś. Zaraz tam mam biec? Bo ja już się pogubiłam. Nie podejdę do ciebie. Znaczy podejdę, ale nie żeby gadać. Ależ dziwny budynek, co? A nie, to jest wyświetlacz. Myślałam, że on na takich nóżkach jak stolik jakiś czy coś stoi. To by było dziwne i oryginalne, niewątpliwie. Czy ktoś mnie tu zaatakuje tak w ogóle? Zrobią co w mojej mocy, ale nie obiecują, że mi się uda. Czy tam pod spodem? Tak, zobaczcie, jakiś dronik sobie lata, ale fajne. Tu? Okej. Tam coś widzę czerwonego, czyli mniej więcej chyba wiem, gdzie dobiegniemy zaraz. Albo i nie. Jejku, do budynku. O, ja nie lubię tych budynków. One są. Za mało mi przestrzeni w tych budynkach Mirror's Edge. Tak tłamszą. Tłamszą. A, mam kliknąć. Takie coś. Get out of my sight before I cut you up for stew. Faith, I'm not in the mood. Do you have the blueprint? No. And I need a favor. And a new home, from what I hear. Do you also find it mystifying that I keep on giving and get nothing in return? Please. I need to find a facility called Kingdom. Noah's being held there. Kingdom. The conglomerate's dirty little secret. Do you know where it is? I'll run for you. 5 years, no questions asked. Boże, Faith, co ci do głowy przyszło? 20. You won't live that long. Go to rezoning and dig your way down. That's where you'll find Kingdom. Thank you. No i cóż. A gdzie mam być? Faith! Faith, are you there? Plastic? Finally! Guess what? Isabel Kruger is not Gabriel Kruger's biological daughter. He adopted her. Her real name is Caitlin Connors. Isn't your name Connors too? What if... It is. I have to talk to her. But I thought your sister was... Wiecie... Oh. Sorry. So Isabel Kruger is your sister, Faith? The plot thickens. I've sent you the approximate location of Kingdom. Who are you? Who are you? I'm Plastic. Faith's friend. I didn't think Faith had any friends. She does too. Faith? I'll compare that location with the city's plan. No. Should have something for you when you talk to Isabel. I mean, Caitlin. You have access to the full city plans? We should do business sometime. Myślę, że po otrzymaniu takiej informacji, no to warto by, wiecie, zrobić koniec odcinka. To by było na tyle. Trzymajcie się, cześć.